And welcome to Telewizja Republika. Witamy w Telewizja Republika. Zaczynamy od najświeższych informacji na temat rosyjskich ataków na Ukrainie. W ciągu ostatniego dnia siły rosyjskie przeprowadziły ataki dronami i rakietami w wielu regionach, w wyniku których zginęło co najmniej 4 cywilów, a 30 zostało rannych. W obwodzie charkowskim w ataku rakietowym na miasto Łozowa zginęły 3 osoby, a 6 zostało rannych. W Odesie gruz po ataku drona ranił 2 osoby. Region Kirgistanu również poniósł straty. W wyniku licznych ataków jedna osoba zginęła, a 6 zostało rannych. Ukraińska obrona powietrzna przechwyciła 25 z 38 rosyjskich dronów Shahid, atakujących infrastrukturę w różnych regionach, w tym w Odessie i Kijowie. Siły powietrzne USA i Kanady przechwyciły 2 rosyjskie Tu-95 i 2 chińskie wojskowe bombowce H-6 w strefie identyfikacji obrony powietrznej Alaski. Samoloty te, przechwycone przez amerykańskie myśliwce F-16 i F-35, a także kanadyjskie myśliwce CF-18, pozostawały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i nie wleciały w suwerenną przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych ani Kanady. Jednak ten manewr jest postrzegany jako wyraźna prowokacja. NORAD będzie w dalszym ciągu monitorować działalność konkurentów w pobliżu Ameryki Północnej. Jak wiemy, Rumunia pozostaje w stanie pogotowia, podczas gdy rosyjskie drony wtargnęły w jej przestrzeń powietrzną drugą noc z rzędu. Na ten akt agresji zwrócił wczoraj uwagę nasz gość, porucznik Chuck Farrer, we wczorajszym odcinku naszego programu. Rumuńskie siły powietrzne uważnie monitorują sytuację. W ekskluzywnym wywiadzie dla The Guardian naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Aleksander Serski, omówił wyzwania stojące przed Ukrainą. Zauważył, że Rosja przewyższa Ukrainę znaczną przewagą liczebną pod względem żołnierzy i sprzętu. Mimo to Serski podkreślił, że straty rosyjskie są 3-krotnie większe niż straty ukraińskie. Wspomniał także, że choć obiecane przez Zachód myśliwce F-16 zwiększą mobilność Ukrainy, mają one ograniczenia w pobliżu linii frontu. Jeśli, i to jest mój komentarz, kiedykolwiek pojawią się nad ukraińską ziemią w ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Over the Ukrainian ground in Ukrainian airspace. You can join us on... Możesz dołączyć do nas na rokrachoń.com. Znajdziesz tam nasze konto Substack i możesz zostawić nam swój e-mail. Wrócimy do Was z naszymi raportami na temat toczącej się wojny z Zachodem. Wiem, że przez jakiś czas nie byliśmy tam aktywni, ale z naszej dyskusji z Joe Linsleyem dowiecie się, jaki jest powód, dla którego przez ostatnich kilka tygodni nie byliśmy aktywni na Substacku. Nazywam się Michał Rachoń, to jest Rok Rachoń i jedziemy. Rolling. Are you ready? 3, 2, 1, go! It's not Monday, however... To jednak nie poniedziałek, po kilku tygodniach przerwy. Joe Linsley ponownie w Telewizji Republika. Joe, miło Cię znowu widzieć, minęło trochę czasu. It's been a while. Tak, postanowiliśmy zrobić sobie przerwę podczas 2 najspokojniejszych tygodni amerykańskiego życia politycznego. Witam z Kijowa. Tak, powodem, dla którego się nie widzieliśmy i powodem, dla którego mieliśmy krótką przerwę w naszych reportażach jest to, że faktycznie podróżowaliśmy i byliśmy w USA. Razem z naszą załogą relacjonowaliśmy kampanię prezydencką w USA. Byliśmy także obecni w Milwaukee podczas Narodowej Konwencji Republikanów. I byliśmy na szczycie NATO. Wszystkie te wydarzenia są w jakiś sposób ze sobą powiązane i bardzo ważne z punktu widzenia naszych głównych zainteresowań i tego, czym kierujemy się w rozmowach z Joe. Skoro więc znasz bardzo dobrze amerykańską scenę polityczną i bardzo dobrze amerykańską scenę medialną i od ponad 3 lat bardzo uważnie obserwujesz rosyjską inwazję i agresję na Ukrainę, zastanawiam się, jak oceniasz to, co już wiemy o stanowisku i o stanowiskach obu obozów w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Bo wydaje mi się, że Twoje poglądy są, powiedziałbym, niekonwencjonalne. Russian aggression against Ukraine, because it seems to me that your views are, I would say, unorthodox. Yes, I would say I get asked this question all the time. Tak, powiedziałbym, że to pytanie cały czas zadają mi tutaj na Ukrainie, zwłaszcza Ukraińcy. Biorąc pod uwagę czas spędzony w Waszyngtonie i Nowym Jorku,
Mentorem był dla mnie Roger Ailes, który pomógł wybrać Nixona, Reagana i innych. Pracowałem dla ludzi machiny wojennej, wyszedłem z tego. Myślę, że po pierwsze ważne jest, abyśmy nie zwracali uwagi tylko na charaktery, osobowości i nazwiska kandydatów. Jedną z najważniejszych rzeczy, która jest zaniedbywana, jest to, że niezależnie od tego, kto jest w Białym Domu, a mianowicie kto będzie prowadził jego politykę, do kogo prezydent, on lub ona, kimkolwiek będzie, zwróci się i zaufa w kluczowych kwestiach politycznych. W tym przypadku szczególnie w kwestii polityki zagranicznej i Ukrainy. To jest kluczowe. I teraz, za kulisami, podczas gdy wszyscy inni po prostu skupiają się na osobowości, powiedzmy wiceprezydent Harris, byłego prezydenta Trumpa lub innych osób, za kulisami w tych obozach toczy się wiele negocjacji i manewrów, aby wpłynąć na to, w jakim kierunku taka prezydentura mogłaby pójść. Dlatego bardzo ważne jest, aby... Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, jaką powinien teraz zrobić każdy, kto troszczy się o Ukrainę, jest praca na rzecz przedstawienia argumentów za Ukrainą, za wolnością i bezpieczeństwem, każdemu, kto mógłby wpłynąć na Harrisa lub Trumpa. Myślę, że jeśli spojrzymy na przykład na to, kiedy były prezydent Trump wybrał J.D. Vance'a jako jego kandydata na wiceprezydenta, cała uwaga była skupiona na Vance'ie jako osobie. Ale ważniejsze jest to, dlaczego prezydent wybiera danego wiceprezydenta. Zwykle dzieje się tak za sprawą ludzi, których reprezentuje kandydat na wiceprezydenta, a Vance reprezentuje mieszkańców Ohio. A więc jeśli chcesz opowiedzieć historię Ukrainy, jeśli Ukraińcy chcą nie tylko broni, ale co najważniejsze tego, czego Biden odmawia, czyli pozwolenie na jej użycie, musisz przekonać mieszkańców Ohio. Musisz pozyskać mieszkańców Ohio. I myślę, że jeśli Ukraińcy i pro-Ukraińcy myślą o tej walce w kategoriach kampanii prezydenckiej, będzie większa szansa na zwycięstwo. I nawet na przykład w styczniu tego roku J.D. Vance zamieścił na Twitterze coś, okazując poparcie Polsce. I nawet nie trzeba wdawać się w szczegóły, bo nie to jest tutaj najważniejsze. Na Twitterze napisał coś na korzyść Polski, a jego wyborcy w Ohio, którzy są wobec niego bardzo lojalni, byli wściekli. Odpowiedzieli na Twitterze, na X, doszło do mini buntu i powiedzieli, jak śmiecie mówić o Polsce, a nie o Ohio? To naprawdę pokazuje nam nastrój sfrustrowanych ludzi w Ameryce. How dare you talk about Poland and not Ohio? And this really shows us the mood of people in America who are frustrated. Let me interrupt you for a second, because this is actually very interesting in the context of thing that is concern of our viewers, because this Pozwól, że ci przerwę na chwilę, ponieważ jest to naprawdę bardzo interesujące w kontekście sprawy, która interesuje naszych widzów. Bo ten X czy tweet, jakkolwiek teraz nazwiemy te X-tweety, dotyczył Polski, to prawda. A odpowiedź brzmiała, wydaje mi się, że wyborca z Ohio, który napisał do J.D. Vance'a, nazywał się Charlie. Przypominam ci, że jesteś senatorem Ohio. I co J.D. Vance odpowiedział na tę reakcję, wyjaśniając, dlaczego zajmuje się Polską i polskimi sprawami na swoim koncie X. A powodem było i jest to, że Polska jest państwem, które wypełnia obowiązki państw członkowskich NATO. I tylko o tym przypominam, bo cała debata i cała dyskusja, o której teraz mówimy, dotyczy państw europejskich, sojuszników Stanów Zjednoczonych, dbających o własne bezpieczeństwo. I w pewnym sensie dbanie o bezpieczeństwo europejskie, bezpieczeństwo NATO, przez same państwa członkowskie jest istotą rzeczy, jest powodem, dla którego mamy to napięcie, o którym mówisz. Bo mamy na przykład Niemcy, państwo, które jest pod ochroną Stanów Zjednoczonych i z grubsza spełnia kryteria, chociaż w ogóle nie spełnia kryteriów wymaganych przez NATO. I ten nastrój jest powiązany z wściekłością wielu, przynajmniej moim zdaniem, różnych amerykańskich wyborców, którzy zadają pytania, które Charlie zadał J.D. Vance'owi. Kontynuuj. By NATO. And this mood is related to the fury of various, and at least that's my view, of lots of American voters who are asking the questions that Charlie asked J.D. Vance. Go on. Nie chcę wdawać się w szczegóły, ponieważ myślę, że najważniejsze jest to, że w jego odpowiedzi widzimy, że możliwe jest przedstawienie sfrustrowanym ludziom w Ameryce argumentu, że troska o inne kraje ma znaczenie. Pytanie brzmi, na jakich krajach powinniśmy się najbardziej skupić. Ale J.D. Vance potrafi argumentować, że troszczą się o kraje w Europie. To właśnie mam na myśli. Poszukuję możliwości zobaczenia, gdzie możemy pokazać światu, że Ukraina się liczy. Na przykład J.D. Vance zamieścił artykuł w New York Timesie w kwietniu i mówi, że ukraińska matematyka jest zła, że ukraińska matematyka kongresu jest zła. Cóż, jest w tym prawda. W typowy dla Waszyngtonu sposób, gdy mówią, że wydają 60 miliardów dolarów, tak naprawdę nie jest to 60 miliardów dolarów, bo te pieniądze nie trafiają na Ukrainę.
Większość z nich zostaje w USA. A gdyby Waszyngton był uczciwy, gdyby Biały Dom był uczciwy w sprawie pieniędzy, które faktycznie wydają na Ukrainę, ludzie mogliby powiedzieć, o, to ma sens, czerpiemy z tego korzyści. Ale ponieważ są nieuczciwi, podsyca to sprzeciw wobec pomocy Ukrainie. Dlatego jest tak dużo niepokoju w Ameryce. A ludzie tacy jak J.D. Vance, zamiast wyjaśniać im prawdę, po prostu to wykorzystują, bo łatwo to zrobić politycznie. To jest część złożoności tego, z czym mamy do czynienia. Myślę, że jest jedna rzecz, która jest bardzo kontrowersyjna i z pewnością wywoła wiele komentarzy, gdy zostanie opublikowana w internecie, a być może stracę niektórych obserwatorów. Ale oto jestem w Kijowie, jestem tu od kilku tygodni i prawie wszyscy, z którymi rozmawiam, niezależnie od tego, czy są tu ludzie wysokiego szczebla w wojsku, ludzie niskiego szczebla, taksówkarze, baryści, wszelkiego rodzaju ludzie, gdy patrzą na to, co dzieje się w Ameryce, coraz więcej ludzi mówi, może z Trumpem byłoby lepiej, bo przy obecnej polityce gorzej być nie może. A kiedy mówisz to Amerykanom, którzy wspierają Ukrainę, którzy naprawdę wiele zrobili, aby wesprzeć Ukrainę, wielu z nich jest zdenerwowanych, ponieważ uważają, że Trump byłby absolutnie najgorszą rzeczą. Ale jeśli przyjrzysz się uważnie polityce administracji Bidena, myślę, że wiele osób na Ukrainie w tych bardzo trudnych dniach zdaje sobie sprawę, że jeśli ta polityka się nie zmieni, Ukraina się wykrwawi. I spójrzcie tylko, co wydarzyło się w przededniu szczytu NATO. Rosja przeprowadziła absolutnie ukierunkowany i brutalny atak na najlepszy szpital onkologiczny dla dzieci na Ukrainie. A jedynym sposobem, w jaki mogli to uderzyć, było, jeśli musieli wiedzieć, co robią, ponieważ Ukraina jest całkiem dobrze chroniona. To znaczy Kijów jest całkiem dobrze chroniony przez system obrony przeciwrakietowej Patriot. Musieli specjalnie przytłoczyć ten system większą niż zwykle liczbą rakiet. I dlaczego zrobili to podczas szczytu NATO? Od tego czasu przez ponad 2 tygodnie nie doszło do większego ataku na Kijów ani na żadne miasto oddalone od frontu. Dlaczego więc zrobili to podczas szczytu? Początkowo proukraińscy ludzie myśleli, o, to zainspiruje NATO. Nawet media w Waszyngtonie podczas szczytu NATO naciskały na Biały Dom i mówiły, spójrzcie, co Rosjanie zrobili szpitalowi dla dzieci. Czy w końcu dacie Ukrainie pozwolenie na uderzenie w rosyjskie bazy, z których Rosja atakuje Ukrainę? A Biały Dom powiedział nie. Powiedzieli, nie, nie zrobimy tego. Mieli najróżniejsze wymówki dotyczące eskalacji, ale było całkowicie jasne, że tego nie zrobią. Już to wiedziałem, bo jeśli Mariupol nie będzie was zmuszał do walki, to cóż, jeszcze jeden atak na szpital też nie będzie. I myślę, że Rosjanie dokładnie wiedzieli, co robią. To, co zrobili, to jeszcze bardziej zastraszyło obecnych przywódców na Zachodzie, zmuszając ich do uległości. Zatem kluczowe pytanie brzmi, skoro my patrzymy na to, kto będzie przewodzić Ameryce, na to, kto będzie pracował dla ludzi, którzy przewodzą Ameryce, myślę, że z perspektywy Ukrainy najlepszym pytaniem, jakie można zadać jest, nie czy wierzysz w zwycięstwo, bo to nic nie znaczy. Czy dacie Ukrainie pozwolenie na uderzenie w rosyjskie bazy, z których Rosja atakuje Ukrainę? A jeśli odpowiedź brzmi nie, to wiemy, że po prostu się wykrwawimy. Jeśli odpowiedź brzmi tak, cóż, istnieje możliwość prawdziwego zwycięstwa. There is, and those are my views and my impressions. I know that probably lots of our at least new users might be surprised, but Joe, tak jest. I to są moje poglądy i wrażenia. Wiem, że prawdopodobnie wielu naszych nowych użytkowników może być zaskoczonych, ale nigdy nie ukrywałem swoich konserwatywnych poglądów. Jestem polskim konserwatystą, jestem polskim patriotą, jestem człowiekiem, który zdecydowanie sprzeciwia się rosyjskiej agresji i rosyjskiemu totalitaryzmowi, dlatego popieram ukraiński ruch oporu przeciwko rosyjskiej inwazji. Ale jestem też wielkim fanem i też myślę też, że z punktu widzenia cywilizacji judeo-chrześcijańskiej nie ma nic tak ważnego jak powiązania transatlantyckie między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Powiedziawszy to, jestem także suwerenistą. Uważam, że państwom potrzebna jest suwerenność. Narody potrzebują suwerenności. Rozumiem zatem, że istnieje problem dotyczący zewnętrznej obecności wojska USA. Ale w pewnym sensie się martwię, bo pamiętam i wiem, że dzięki polityce Ronalda Reagana państwa takie jak moje zostały wyzwolone, a zimna wojna została wygrana przez Zachód. I nigdy by do tego nie doszło, gdyby politycy tacy jak Ronald Reagan czy Margaret Thatcher nie myśleli o swoim bezpieczeństwie, o swoim istnieniu w szerszej perspektywie, co oznaczało wolność dla mojej ojczyzny. Urodziłem się w 1978 roku, czyli miałem 11 lat, kiedy upadł komunizm. A mówię to, ponieważ będąc obecnym w Milwaukee podczas Narodowej Konwencji Republikanów, słyszałem, jaki był absolutnie ogromny aplauz i wsparcie dla człowieka,
który jest wielką osobowością telewizyjną, Takera Carlsona, ale też człowieka, którego poglądy na Rosję, z mojego punktu widzenia, są bardzo trudne do zaakceptowania. Ale w pewnym sensie muszę zaakceptować fakt, że ludzie zgromadzeni w Milwaukee podczas najważniejszego spotkania politycznego Republikanów kibicowali i krzyczeli, wspierając Takera Carlsona, gdy ten przemawiał do tłumu. Właściwie nie przedstawił swoich poglądów, mówiąc, że Rosja to wspaniałe państwo. Rosja nie jest wielkim państwem, a Rosja jest tyranią. Wspomniał jednak i zaadresował wsparcie dla Ukrainy. A ja siedziałem w loży z ludźmi z Ukrainy i widziałem ich twarzy, kiedy to usłyszeli. Nie był to dobry i przyjemny widok. Zastanawiam się, jakie jest twoje zdanie na ten temat. In one of the suits with the people from Ukraine, and I saw their faces when they heard it. It wasn't a good and pleasant view. I wonder what is your take on this. Cóż, myślę, że ci, którzy wspierają Ukrainę, muszą najpierw naprawdę wsłuchać się w nastroje w Ameryce, ponieważ Ameryka jest krajem, który może uwolnić siłę ognia potrzebną Ukrainie do zwycięstwa. I nie tylko o to chodzi. Widzimy, że na szczycie NATO nowy brytyjski premier, Sir Keir Starmer, chciał obiecać prezydentowi Zełenskiemu, że będzie mógł używać rakiet szturmowych w dowolny sposób. Następnego dnia brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśniło i stwierdziło, o, nie możemy tego zrobić. Jakiś kraj, którego nie możemy wymienić, powiedział, że nie możemy tego zrobić. No cóż, wiemy co to za kraj. To nie Nigeria czy Włochy, wiemy, że to USA. I tak nawet w przypadku broni wyprodukowanej w Europie, Stany Zjednoczone nie pozwolą Ukrainie na kontratak, ale ten szczegół zostaje pominięty. I Rosjanie o tym wiedzą. Mogą więc zaognić sytuację. Jeśli więc jesteś ciężko pracującym Amerykaninem, posiadającym wszelkiego rodzaju informacje, borykającym się z wieloma problemami w domu i wieloma frustracjami, a jak widzisz, wierzyłeś w George W. Busha z Irakiem, a potem zdajesz sobie sprawę, że uważasz to za bzdurę i masz dość okłamywania Waszyngtonu w sprawie wojny. To zrozumiałe, kiedy usłyszysz, że Waszyngton popiera kolejną wojnę, ty masz skłonność do przeciwstawiania się jej. A to, czego Rosjanie dokonali za pomocą takich jak Takera Carlson, to w rzeczywistości wsłuchali się w amerykańskie nastroje i manipulują nimi ze wszystkich stron. Idą więc do religijnych Amerykanów, którzy na przykład słuchają Takera, a oni mówią, no wiecie, na Ukrainie chrześcijanie są prześladowani, co jest kłamstwem. Cóż, są prześladowani przez Rosjan, którzy najeżdżają i atakują, a na okupowanej przez Rosję Ukrainie chrześcijanie są prześladowani. Ale Rosjanie dotarli do tej publiczności przed Ukrainą, bo elitarne media nie interesują się tym tematem. A więc jesteś przeciętnym, pracowitym Amerykaninem, jeśli na przykład wiesz, że chrześcijanie są prześladowani, zrobisz wszystko, co w twojej mocy, aby ich wesprzeć. Ale pierwszymi ludźmi, którzy przekazali im tę historię, byli kłamcy. To Rosja kłamała w tej sprawie i byli w stanie tym manipulować. Wracamy do czasów sowieckich. Musimy więc to wszystko w pewnym sensie skorygować. Ale najpierw musimy zrozumieć, zapomnij o J.D. Vance i o ludziach, których reprezentują. Jakie są ich frustracje? A ich frustracje są uzasadnione. A kiedy słyszą o 60 miliardach dolarów napływających na Ukrainę i patrzą na otaczające ich miasta, nie ma to dla nich sensu. Jeśli spojrzysz na którekolwiek ukraińskie miasto, jest ono spokojniejsze, ma większą spójność społeczną i mniejszą przestępczość niż miasta na całym świecie, a zwłaszcza w całej Ameryce. Dlatego obecnie Amerykanie postrzegają to jako zjawisko negatywne. Dlaczego pomagamy temu krajowi? Ale rzeczywistość jest taka, że Ukraińcy stworzyli od czasu rewolucji godności model wolnego życia, życia w prawdziwej demokracji, w której można odbudować miasta i mieć silną społeczność. I to właśnie jest wymazywane przez Rosję. To ostatni przykład na ziemi tego, jak naprawdę żyć w radykalnej demokracji, w której ludzie rządzą i można mieć cudowne społeczeństwo. To jest właśnie wymazywane. A kiedy Amerykanie zobaczą, że to się dzieje, kiedy Amerykanie zobaczą nielegalnych imigrantów przybywających do Polski, do Irlandii lub na Węgry, ci sami Amerykanie, którzy sprzeciwiają się Ukrainie, staną po stronie Irlandczyków, Węgrów i Polaków. Z jakiegoś powodu nie zdają sobie sprawy, że Rosjanie z rakietami balistycznymi są najgorszą formą nielegalnych imigrantów. I to jest koncepcja, którą musimy naprawić. And this is the conception we have to fix. There is a back side of this story, because on one hand I've heard people rooting for Tucker Carlson when he was president at RNC, but on the other hand he made only one, not even that strong. Ta historia ma też drugą stronę, ponieważ z jednej strony słyszałem, jak ludzie kibicowali Tuckerowi Carlsonowi, gdy był prezesem RNC.
Ale z drugiej strony zrobił tylko jedno, niezbyt mocne odniesienie do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ewidentnie polityczna decyzja, aby to zrobić tylko raz. Ale z drugiej strony, z oficjalnych wypowiedzi Donalda Trumpa, J.D. Vance'a, twierdzenie, które jest trudne do podważania. Donald Trump powiedział, że gdyby został prezydentem w 2022 roku, nie byłoby rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nie wiemy oczywiście, co by się stało. Nie mamy alternatywnej rzeczywistości, żeby to sprawdzić. Wiemy jednak, że kiedy Donald Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych, zdecydował się wysłać amerykańskie wojska na wschodnią flankę NATO. Postanowił stworzyć tu, w Europie Środkowej, przynajmniej kilka fundamentalnych decyzji politycznych, które obejmowałyby wpływy rosyjskie. Był prezydentem Stanów Zjednoczonych, który odmówił Niemcom i Rosjanom prawa do rozpoczęcia tłoczenia gazu przez Nord Stream 2. A jednak doszło do tego, gdy Joe Biden był na służbie. A ludzie zazwyczaj nie dostrzegają tych oczywistych rzeczy, moim zdaniem, w zasadzie przez pryzmat propagandy głównego nurtu na całym świecie. Chodzi mi o to, że istnieje dobry powód, dla którego obaj konserwatywni kandydaci podczas tej kampanii prezydenckiej twierdzą, że do tej wojny nigdy by nie doszło, gdyby to oni rządzili. Myślę, że istnieje ku temu powód i zakładam, że jest to również powód polityczny w Stanach Zjednoczonych. Ciekawi mnie, jakie jest twoje zdanie na ten temat. I think that there is a reason for this, and this reason, I assume, is also a political reason in the United States. I wonder, what's your opinion on that? Cóż, po pierwsze, J.D. Vance powiedział całkowicie błędne rzeczy na temat Ukrainy. Przeszliśmy przez nie, możesz przejść na mojego Twittera, J.P. Lindsley. Przejrzeliśmy linijka po linijce tekst w New York Times. Absolutnie błędne. Myślę jednak, że przede wszystkim należy podkreślić, że kiedy prezydent Biden składał w internecie oświadczenie o rezygnacji, mówił o niektórych rzeczach, które chciał uznać za wielkie sukcesy. To było bardzo wymowne. Ani razu nie wspomniał o Ukrainie. Świat stoi w ogniu, Michał. Od Bliskiego Wschodu po obawy dotyczące Tajwanu, a następnie największą wojnę w Europie od czasów II wojny światowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych oznajmia, że nie będzie ubiegał się o reelekcję, a w tym liście ani razu nie wspomina Ukrainy. I to samo w jego przemówieniu poprzedniego wieczoru. Jest to bardzo niepokojące i pokazuje całkowity brak przywództwa. Ale myślę, że to wszystko, co ludzie tutaj na Ukrainie zrozumieli, zwłaszcza po szczycie NATO, myśleli, że po ataku na szpital z pewnością będzie to ostatnia rzecz, która obudzi Zachód. A my nie widzimy chęci zmiany gry i zwycięstwa Ukrainy. To change the game for Ukraine to win. So, sorry, important. what is the reason for which he doesn't mention Ukraine? Jaki jest powód, dla którego nie wspomina o Ukrainie? Można by pomyśleć, że w pewnym kontekście politycznym istnieją kwestie, które możemy wskazać jako sukcesy Joe Bidena podczas tej wojny. Mam na myśli, że pierwsza faza wojny odbyła się przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski. Ukrainie udało się wyrzucić Ruskich ze znacznej części swojego terytorium. Nie udało im się to w pełni, ale po części im się udało dzięki wsparciu USA, Wielkiej Brytanii i Polski, a także kilku innych państw. Jaki jest więc powód, dla którego Joe Biden nie wspomina o tym w tak ważnym oświadczeniu politycznym? So what is the reason why for which Joe Biden doesn't mention it in such an important political statement? No cóż, w dużej mierze była to też zasługa ukraińskiej pracy. Joe Biden mógłby wskazać na Krym, Półwysep Krymski i sukces na Morzu Czarnym. W ostatnich miesiącach Stany Zjednoczone dały zezwolenie Ukrainie na atakowanie celów na Krymie, a Ukraińcy robią niezwykłe rzeczy, likwidują rosyjskie stacje radarowe. Rosja jest zmuszona przenieść tak wiele swoich aktywów z Półwyspu Krymskiego. I to jest sukces. A jeśli zależy ci na zwycięstwie Ukrainy, z dumą byś to ogłosił. Ale wtedy zmusiłoby cię to do podjęcia innych kroków, które zmusiłyby cię do powiedzenia, co musimy dalej zrobić, aby wygrać. I jasne jest, że nie chcą tego robić, zgodnie z polityką Jake'a Sullivana i innych. Dlatego bardzo ważne jest zbadanie, jaka byłaby polityka wiceprezydent Harris. Tak naprawdę pod wieloma względami uważam, że byłoby lepiej dla świata, gdyby prezydent Biden, a to tylko scenariusz, który mam jako marzenie, zgodnie z którym, gdyby prezydent Biden podał się do dymisji i dał przyszłej prezydent Harris okres próbny przez kilka następnych miesięcy i zobaczylibyśmy, co zrobi. A potem w listopadzie ludzie będą mogli wybrać, w jaki sposób chcemy podejść do sprawy, ponieważ świat stoi w ogniu.
Niezwykle ważne jest, który zespół prowadzi USA. I nie wiemy. Jest tak wiele znaków zapytania co do tego, jak zachowałoby się prezydent Harris. Są też znaki zapytania co do tego, w jaki sposób zachowałby się prezydent Trump. Myślę, że około 50% ludzi, którzy mogliby pracować dla Trumpa, wierzy w zwycięstwo Ukrainy, a pozostałe 50% nie. Dlatego teraz za kulisami toczy się wielka bitwa o wpływ na to, kto zostanie prezydentem. Dlatego bardzo ważne jest, aby argumentować. A, że jeśli dasz Ukrainie narzędzia i pozwolenie, to zadziała. Dzieją się wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, robią to, co do nich należy. Po drugie, Rosja staje się słabsza. Rosja ucieka na Morzu Czarnym. Już. Na Morzu Czarnym nie ma rosyjskich okrętów, ponieważ gdy masz pozwolenie na walkę, to działa. Ale jak wczoraj widzieliśmy, wczoraj Charków znowu dostał łomot. Przez jakiś czas było coraz bezpieczniej, ale potem Rosjanie mieli czas się przystosować po tym, jak Ameryka dała Ukrainie niewielką zdolność do walki, tylko 100 km od granicy. Teraz Rosjanie się zaadaptowali i znów rozwalają Charków, a Ukraińcy mają ręce związane. Nie mogą uderzyć w nic na rosyjskiej ziemi, głębiej, i są atakowani bezkarnie. Dopóki to się nie zmieni, i to było pytanie, które zaskoczyło prasę, ale narzucili to pytanie na Biały Dom na szczycie NATO, a Biały Dom stwierdził, że boi się eskalacji. Jest więc bardzo jasne, że taka jest polityka obozu Bidena. Czy taka będzie polityka Harris? A jeśli chodzi o Trumpa, to jest duży znak zapytania. Wszystko zależy od tego, kto będzie pracował dla prezydenta, który obóz będzie miał na niego największy wpływ. Just the bottom line is, and I always try to keep this in focus of our viewers, is that if United States decides to withdraw from the global influence on politics and geopolitics. Konkluzja jest taka, i zawsze staram się mieć to w centrum uwagi naszych widzów, że jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się wycofać z globalnego wpływu na politykę i geopolitykę, zostaną zredukowani do statusu Kanady, a z pewnością odczują to kieszenie i portfele obywateli Stanów Zjednoczonych. Tu, w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej, odczujemy to po kulach przelatujących nad naszymi granicami od rosyjskich żołnierzy. Ale to także wpłynie na dobrobyt i pieniądze Stanów Zjednoczonych, które są obecnie światową superpotęgą i państwem gwarantującym bezpieczeństwo świata po II wojnie światowej. Joe, jeszcze raz bardzo dziękuję za Twoje poglądy na amerykańską politykę prosto z Kijowa. A swoją drogą, dawno się nie widzieliśmy, więc musisz dodać coś na temat zbiórki i sposobu, w jaki możemy wesprzeć ukraiński ruch oporu przeciwko rosyjskim socjalistycznym prześladowaniom popleczników Wladolfa Putlera. We haven't seen each other for a while, so you have to add something about the fundraising and the way that we can support the Ukrainian resistance against Russian totalitarian oppression of Wladolf Putler's henchmen. Cóż, podczas gdy Ukraina w dalszym ciągu czeka na mityczne F-16, które moim zdaniem się nie pojawią, myślę, że prezydent Zełenski przekazał, że jest przekonany, że się nie pojawią. Czekając na mityczne F-16, jedną z najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić, jest dostarczanie dronów, zarówno dronów obserwacyjnych, jak i dronów FPV, żołnierzom na linii frontów. Więc nadal to robimy. Nasza strona internetowa nie działa, obecnie jest zhakowana, ale możesz śledzić mnie na JP Lindsley na X, gdzie znajdziesz sposoby przekazywania datków i wspierania sprawy, abyśmy mogli nadal dostarczać drony chłopakom z przodu. To właśnie trzyma linię frontu, kiedy patrzymy na rozwój sytuacji w Waszyngtonie. Joe Lindsley, dziękuję bardzo. Bądź bezpieczny. Już niedługo widzimy się w telewizji Republika na Rockrahom. Dziękuję. Dzięki. Ladies and gentlemen, you can join. Panie i panowie, możecie dołączyć do nas na rockrahoń.com. Nie przesyłaliśmy żadnych materiałów przez jakiś czas, ale właśnie zaczynamy od nowa. Więc nie wahaj się, zostaw nam swój e-mail, napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą z naszymi raportami i naszą oceną tego, co dzieje się na pierwszej linii frontu toczącej się wojny z cywilizacją zachodnią. Bądź bezpieczny. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie wrócimy w poniedziałek. Cześć! Ciao!